Dobry wieczór wszystkim. Nic nie mogę na to poradzić, niestety. Witamy wszystkich na pierwszej części konferencji prasowej naszego regionalnego Stokla Herdańsk. Jest z nami dużo gości, pan Piotr Nowak, trenerza. Proszę o komentarz do spotkania. No, zwycięstwa takie jak dzisiaj na pewno cieszą. Jeśli chodzi o widowisko, na pewno było wiele emocji. Dużo sytuacji podbramkowych z jednej i z drugiej strony. Uważam, że był to mecz walki, taki na jaki byliśmy przygotowani. Uważam, że tutaj zespół, słowa podziękowania dla zespołu, również dla rzeszy kibiców, które z nami przyjechały i za nami przyjechały. I wszyscy wierzyliśmy w to, że możemy dzisiaj być liderem. Także na pewno za walkę słowa uznania i były momenty, które na pewno napawają, powiedzmy, wątpliwościami, jeśli chodzi o sytuację dla Jagiellonii, że powinniśmy te rozwiązać sytuację lepiej, ale na pewno trzy punkty w tej fazie rozgrywek na pewno są bardzo ważne i to, że jesteśmy wysoko w tabeli. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Proszę. Nie, dwa pytania. Pierwsze. Mówił pan na walkę, byliście przygotowani, a na grę Wasiliewa? Przerabialiśmy to parę miesięcy temu, prawda? Na to też byliśmy przygotowani, że będzie taka możliwość. Tutaj ta wymienność roli pomiędzy Aleksem i Michałem Hrabkiem była wyśmienita, także tutaj zmieniali się fajnie w tej roli. Były momenty, gdzie no było widać, szczególnie przy rzutach wolnych, że jest to zawodnik bardzo niebezpieczny, kreatywny i parę razy Damian Podleśny wybronił kilka strzał w pierwszej połowie, także tutaj zdali egzamin, widać, że jeden i drugi, no, cieszy mnie bramka na pewno Aleksa, bo przez ten okres ostatnich, powiedzmy, 5 tygodni na pewno było to dla niego ciężkie, że nie grał, że siedział na ławce, że czekał cierpliwie na swoją szansę i no, dzisiaj spotkała nagroda w postaci bramki i w postaci bardzo dobrej gry. Dziękuję. Pytanie drugie, właśnie o Aleksa, czy to nie jest lepszego zdania, bo i Podleśny był bardzo pewny w bramce i Kopaczewicz tutaj się odpoła. No tak jak mówiłem, no mamy tą kadrę szeroką i to cieszy z tego względu, że możemy pewne rzeczy sobie nakreślać, mamy czas na to i ta drużyna naprawdę się scaliła po tym pierwszym meczu, szczególnie w Płocku, także no, jesteśmy w dobrej pozycji wyjściowej, ale tak jak mówię, to jest dopiero początek, nie możemy spocząć na laurach, musimy w dalszym ciągu tą pracę wykonywać, która powinna być i z drugiej strony zdać sobie sprawę, że no, wierzymy w to, co robimy, bo tak jak mówię, nie zawsze to klepanie czy tiki-taka wystarczy, żeby wygrać mecz, tu trzeba włożyć trochę woli serca i determinacji i takiej woli zwycięstwa i myślę, że pomału nam się to udaje. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to za chwilę dalsza część. Dobranoc. Dziękuję bardzo. Druga część konferencji. Trenerze, proszę o komentarz. Po pierwsze to dziękuję kibicom, bo rzeczywiście tak licznie dzisiaj przyszli i szkoda, że nie udało się tego meczu odwrócić. Na pewno staraliśmy się od początku grać w piłkę i stworzyliśmy bardzo dużo sytuacji. Nie udało się kilku wykorzystać. Parę momentów takich bukl bardzo ważnych, które decydowały o tym, że gdzieś tam zabrakło tego uduszęcia dzisiaj. To na pewno po tych pierwszych kolejkach gdzieś tam te piłki nam wpadały, teraz gdzieś tam brakuje tej odrobiny. Tak samo nie można zawodnikom niczego zarzucić, bo starali się do ostatniej minuty, walczyliśmy o to, żeby odrobić. Robiliśmy wszystko, żeby przynajmniej zremisować przed tą publicznością. Trzeba przyjąć tą porażkę, takie jest życie właśnie sportowców, że czasami tak to bywa, no, przegrywając mecz, jak zespół przeciwny oddaje jeden celny strzał i to jest bolesne, ale trzeba po prostu do następnego meczu sobotniego się przygotować z Łęczną. Miejmy nadzieję, że te kontuzje, które były, tak jak Burligi dzisiaj, też nas ominą wreszcie i będziemy mogli grać takim stabilnym, solidnym składem. Dziękuję. Zapraszam za pytanie. Dzień dobry, panie trenerze Andrzeja Kowalskiego. Mam pytanie a propos Wasiliewa. Kiedy pan wiedział, że on już dzisiaj zagra? Wczoraj akurat podjęliśmy decyzję na treningu i nie było wiadomo, bo rzeczywiście to chwała sztabowi medycznemu, który postawił ich na nogi.
walczą z tymi wszystkimi zawodnikami regularnie, ale na pewno nawet dzisiaj rano jeszcze nie było wiadomo, czy on zagra. Jasne, a druga kwestia to a propos kontuzji pod Ligią, schodził z boiska z takim grymasem twarzy, czy coś więcej wiadomo? No nie wiadomo, gdzie się zderzył wcześniej w trakcie meczu i coś, głowa go bolała, także trudno mi powiedzieć. Miejmy nadzieję, że tam nic poważnego się nie wydarzy. Jasne, a propos kontuzjowanych zawodników, jak na dzień dzisiejszy wygląda, czy coś więcej może zdradzić? No jeżeli chodzi na dzisiaj, to wszystkie starania są, żeby ci zawodnicy wrócili. Już biegają i Guti, i Runi, i miejmy nadzieję, że po przerwie reprezentacyjnej już będą na 100% zdrowi, a jeżeli chodzi o mecz na Łęcznej, to dopiero decyzję podejmiemy tak samo w piątek. Nie będzie pan miał tutaj twardego orzecha do skrzydzenia, bo na chwilę obecną i Szymon Abicz, Marek Wasiłów, jeżeli chodzi o linię obronną, to prezentują dość stabilny i wysoki poziom, nie popełniają błędów, żeby tutaj... No to prawda, no to jest na pewno zawsze gdzieś tam jakiś wybór, ci zawodnicy po to grają, no ale trzeba pamiętać, że dwa mecze przegraliśmy, także to też jest na pewno bolesne gdzieś tam. Tych elementów pewnych brakuje, no tak, stałych fragmentów gry, gdzie rzeczywiście można dzisiaj było wrócić do gry, ale tej skuteczności po prostu zabrakło. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania?